Nazywam się Murach Tomasz i też kiedyś obchodziłem święta Wielkiej Nocy, jak mnie wychowano w tym kraju. Wychowałem się w kościele, wychowałem się w rodzinie katolickiej. Byłem przygotowywany do komunii, byłem chrzczony. Robiłem wszystkie te obrzędy, gorzkie żale, stacje, drogi krzyżowe, obrzędy majowe, czerwcowe. Modliłem się na różańcach, modliłem się wieloma różańcami dziennie. Wypełniałem wszystkie obowiązki, obrządki Kościoła katolickiego. Przy tym też żyłem jak moi koledzy, moi przyjaciele żyli, więc wzorowałem się religijnie na rodzicach, a naśladowałem swoich kolegów w tygodniu. Chodziłem na imprezy, upijałem się w weekendy, zabawiałem się z kobietami różnymi. Żyłem tak naprawdę korzystając z tego, co jest tutaj na świecie, tak naprawdę nie szukając Boga głębiej, a po prostu robiłem to, czego mnie nauczono. Ożeniłem się z kobietą, w zasadzie po jakimś czasie zrozumiałem, że nie jestem z nią szczęśliwy. Urodziła mi się chora córka i zacząłem głęboko szukać Boga. Jak miałem Biblię na półce, która zbierała kurz, zacząłem czytać ją i dowiedziałem się z tej Biblii. W ogóle zobaczyłem, że to, co mówi Jezus, a to, co mówi ksiądz na ambonie, jest bardzo różne. Że Jezus mówi o życiu, Jezus uzdrawia chorych, Jezus wypędza demony, Jezus wskrzesza z martwych, a ja nie widziałem tego w swojej parafii. Nie widziałem tego w miejscu tam, gdzie się wychowałem, wobec tych ludzi, których się wychowałem, nie widziałem życia, o którym mówił Jezus. Jak miałem 18 lat, umarła mi mama na raka i ludzie mówili, że to jest wola Boża, że Bóg ją zabrał, że tak w ogóle tak jest. Ale w ogóle Jezus jest. W ogóle Jezus mówi co innego. On daje życie, On uzdrawia, On nie daje chorób. I Jezus jest żywym Bogiem. I ja zrozumiałem, że ten Jezus, którego zobaczyłem w kościele katolickim, do którego się kłaniałem, chodziłem, tak naprawdę nosiłem obrazki i myślałem, że noszenie obrazków pod tytułem Jezu, ufam Tobie, czy też noszenie krzyżyka na szyi w jakiś sposób mnie uratuje, ale doszło do mnie, dotarło do mnie, że to nie może mnie w żaden sposób uratować, że jedyną drogą jest Jezus i to ten prawdziwy, który umarł za wszystkie moje błędy, za wszystkie moje grzechy. On powiedział o sobie, jestem prawda, droga i życie. I jak Słowo Boże mówi w dziejach apostolskich, że Bóg nie mieszka w budynkach, które zbudowały ludzkie ręce. Bóg jest żywy i wszystko w Bogu się znajduje. Ludzie się poruszają w Bogu. Wszystko jest w Bogu. Ale tak naprawdę ten, kto się. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że ten, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do mojego królestwa. To jest. Narodzić się na nowo, to jest uwierzyć w to, że Jezus zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. Uznać siebie za grzesznika. A następnie wyznać Jezusa jako Panem i Zbawicielem swojego życia. List do Rzymian mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i w sercu swoim wierzysz, że wstał z martwych, zostaniesz zbawiony. Zbawienie to nie osiąga się poprzez wykonywanie obrzędów religijnych, czy też wykonywanie dobrych uczynków. Zbawienie wykonało się na krzyżu 2000 lat temu. Wystarczy w to uwierzyć, że Ty, Jezus, zapłacił za wszystkie Twoje grzechy. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek zgrzeszył. Nieważne, czy urodził się ateistą, czy katolikiem, czy w ogóle jakimś murzynkiem Bambo w Afryce. To jest nieważne. Jezus zapłacił za każdego człowieka. I jedynym wzorem, jedynym jakby zasadą do zbawienia, do ratunku człowieka przed wiecznym piekłem, jest uwierzenie w Ewangelię, czyli to, co się wykonało na krzyżu. Że Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy. I nieważne, ile masz lat, nieważne, co złego uczyniłeś, czy też jak sprawiedliwy i moralny jesteś, bo może jesteś moralnym, bardzo dobrym mężem, bardzo dobrym ojcem, bardzo dobrą matką, ale to przed Bogiem nic nie znaczy. Bo możesz bardzo dużo dobrych rzeczy na ziemi zrobić, ale jak Słowo Boże mówi, że jeśli nie masz miłości prawdziwego Boga w sobie, to nic nie jesteś wart. I każdy człowiek, który się nie pojedna tutaj z tym Bogiem na ziemi, niestety idzie do piekła. Nie ma nic pomiędzy. Ja kiedyś wierzyłem w reinkarnację,
Wychowując się w Kościele katolickim, wierzyłem w ten chrzciec, w tą doktrynę chrzciścową, ale gdy oddałem się Jezusowi, zrozumiałem, że nie ma czegoś takiego jak takie miejsce pośrednie. Ponieważ On zapłacił za każdy grzech. Wszystkich was, mnie i każdego człowieka na ziemi, który kiedy żył i kiedykolwiek jeszcze będzie żył. I każdy człowiek, który zawoła do Niego, stanie się dzieckiem Bożym. Prawdziwie. Są takie memy na Facebooku, gdzie Jezus stoi i mówi: nie przyszedłem dla jaj. On nie przyszedł po to, żebyś ty święcił jaja w Wielką Sobotę. On przyszedł po to, żeby uratować ci tyłek. Żeby uratować twoje życie. Tak naprawdę. Ten Bóg jest Bogiem ludzkim. To ludzki Pan. On nie potrzebuje jakichś specjalnych obrzędów, żebyś ty w jakiś specjalny dzień, jeden w roku, poszedł poświęcić kiełbasę i jajka, sól i pieprz, żeby coś tam, żeby zachować jakiś obrządek, który wymyślono, bądź też zdarto z jakichś innych pogańskich obrzędów. Jezus jest żywy i prawdziwy. On wziął wszystkie twoje choroby na krzyż. Wziął wszystkie patologie na krzyż po to, żebyś ty tutaj na ziemi był wolny od tego. Wziął wszystkie twoje grzechy, błędy po to, abyś poszedł po śmierci do nieba i spędził z Nim wieczność w niebie. Z Bogiem. Bóg jest jeden, Bóg jest poznawalny tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innego Boga. Nie można dojść do Boga przez Marię, przez Mahometa, przez Buddę, czy przez jakieś inne wierzenia. Słowo Boże mówi, że jedna jest wiara. A wiara mówi, list do Hebrajczyków mówi, 11 rozdział, 1 werset, mówi: wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. A więc dzisiaj możesz uwierzyć w słowa, które mówię. Że Jezus jest poznawalny. Dzisiaj możesz zawołać do Niego. Możesz powiedzieć: Jezus, ja Cię nie znam, ja nie wiem, o co chodzi, ale chcę Cię poznać. Bo On jest poznawalny, On chce się poznać. Biblia mówi o tym, że Bóg chce, aby każdy został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Ja narodziłem się na nowo, jestem zbawiony i głoszę dzisiaj to Tobie, abyś Ty również mógł poznać Boga, mógł zostać uwolniony od grzechu i przede wszystkim mógł zostać uwolniony od piekła wiecznego. Bo każdy, kto się nie narodził z Boga, jest grzesznikiem, a miejsce dla grzeszników jest w piekle. I nieważne, możesz chodzić całe życie do kościoła, siedzieć w ławie, a po śmierci pójść do piekła. Straszna prawda. Ale tak naprawdę Jezus jest prawdą, On jest życiem i dzisiaj przez Niego możesz zostać zbawiony. Nie przez rytuały religijne i obrzędy, tylko przez Jezusa. Ja jestem uwolniony od grzechów, które mnie zniewalały. Jak oddałem się Jezusowi, wcześniej siedziałem w pornografii, dzisiaj nie siedzę w pornografii. Jestem wolnym człowiekiem. Upijałem się z kolegami, dzisiaj się nie upijam z kolegami. Mam żywych przyjaciół. Mój kościół to moja rodzina, mam żywy kościół. Nazywamy się Kościół Mocy. I głosimy Tobie pełną Ewangelię. Mówimy, jak jest. Może dzisiaj się pojednać z Bogiem. Jezus pokonał diabła na krzyżu, całkowicie. Szatan został obnażony. Ten szatan jest nazwany przez Jezusa Ojcem Kłamstwa. On zwodzi Cię i robi wszystkie rzeczy, żebyś tego nie poznał Ojca. Ale ja jestem dzisiaj po to i jestem tutaj z przyjaciółmi, żeby powiedzieć Tobie prawdę, abyś mógł poznać Boga, aby mogły Ci się otworzyć oczy, abyś otworzył swoje serce przed prawdą, że Jezus jest żywy i realny. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę, w duszy czy w ciele, podejdź do nas, położymy na Ciebie nasze ręce i zostaniesz uzdrowiony. Bo Jezus powiedział: kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Dlaczego tak jest? Ponieważ On wziął każdą chorobę na krzyż. W Księdze Izajasza jest napisane: On wziął nasze choroby na krzyż, a Jego ranami, Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Dzisiaj każda choroba, która jest na ziemi, jest nielegalnie. Jeśli ktoś Ci powiedział, że ktoś umarł na jakąś chorobę i Bóg tak chciał, to jest kłamstwo. Jeśli cierpisz jakąś chorobę i myślisz, że Bóg ci dał tą chorobę, czy też chore dziecko, żebyś specjalnie w jakiś sposób się uświęcił, albo czegoś doświadczył, albo zmądrzał, to jesteś też okłamany. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby ci powiedzieć prawdę. Mówimy, jak jest. Jezus powiedział nam, żebyśmy głosili do Ewangelię w każdym miejscu.
każdemu stworzeniu, każdemu człowiekowi. Wiesz, że tak naprawdę to od Ciebie zależy, gdzie spędzisz wieczność. Bo Jezus już wszystko zrobił, On powiedział, wykonało się. Na krzyżu cała patologia i cały grzech został już pokonany. Cały Twój grzech został przybity do krzyża, uwierz w to. On wstał z martwych, On jest żywy. On nie chce, żebyś czcił trupa. Ja kiedyś w kościele katolickim brałem udział w te obrzędy właśnie wielkanocne jako żołnierz, tak zwany rzymski, i stałem przy grobie martwej figury i pilnowałem, żeby tego nie zabrano. To taki rytuał. A tak naprawdę ściema, w ogóle nie znałem Boga, robiłem jakieś głupie rzeczy, to jest śmieszne i żałosne. A teraz znam Boga żywego i robię rzeczy prawdziwe. Robię rzeczy, które są praktyczne. Bóg jest praktyczny. Uzdrawiam chorych. Ostatnio byłem w biurze u notariusza i kobieta tam miała jedną krótszą nogę, bo widać było, że chodzi, utyka na jedną nogę. I zaproponowałem jej, czy nie chciałabyś, żebym się od nią pomodlił. Więc usiadła na krzesło, wyciągnęła nogi. Ja nie zdążyłem powiedzieć w imieniu Jezusa, noga rośnie, a ona urosła około 2-3 centymetrów. I ta kobieta została uzdrowiona. Dlaczego? Ponieważ Jezus wziął wszelką chorobę na krzyż. Kłamstwem jest choroba, a prawdą jest to, że możesz zostać uzdrowiony. Bo Bóg jest Bogiem pomyślności, jest Bogiem zdrowia, jest Bogiem dobrym. On jest realny, jest prawdziwy i dzisiaj możesz Go doświadczyć. Dzisiaj możesz zostać zbawiony. Dzisiaj ten dzień może być dniem zbawienia dla Ciebie. Nieważne, czy zabiłeś kogoś, czy okradłeś. Ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Uważałem się za osobę samosprawiedliwą. Ale tak naprawdę, gdybym umarł w tamtym stanie, poszedłbym do piekła. Tylko dlatego, że nie oddałem życia Jezusowi. Ale dzisiaj jestem zbawiony, ponieważ uwierzyłem w Ewangelię. I Ty też możesz. Nie uważaj się za samosprawiedliwego, bo to jest zgubne. To zaprowadzi Cię do piekła. Jezus powiedział, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów sprawiedliwość, to nie wejdziecie do królestwa. A więc uwierzcie w Jezusa. Bo to jedyna droga do Boga. Amen.